Witam wszystkich na moim kanale Magicinho TV, kanale poświęconym piłce nożnej, na którym będę omawiał drużyny, reprezentacje, mecze piłkarskie, a w szczególności drużyny polskiej, no i przede wszystkim reprezentację polską. Ale również znajdzie się miejsce dla drużyn z zagranicy, no i reprezentacji, a pod względem Mistrzostw Świata Brazylia 2014. Dzisiaj bym chciał się skoncentrować na meczu Anglia-Polska z 2013 na Wembley. W tym meczu Polska zagrała formacją 4-2-3-1, gdzie na bramce był Szczęsny, w obronie mieliśmy Jędrzejczyka i Glika. Po prawej stronie mieliśmy Cerbana z Błaszczykowskim, po lewej stronie mieliśmy Wojtkowiaka i Sobotę, w środku mieliśmy dwóch takich defensywnych pomocników w postaci Mariusza Lewandowskiego z Grzegorzem Krychowiakiem, natomiast w napadzie no to Lewandowski z taką klasyczną dziesiątką, za nim Andrianem Mierzejewskim. Natomiast Anglicy zagrali w formacji 4-4-1-1, gdzie na bramce był Joe Hart, w obronie mieli Cahilla i z Jagielką, po prawej stronie był Smalling z Townsendem, po lewej stronie był Baines z Welbeckiem, w środku był Steven Gerrard, Carrick, no i w napadzie był Sturridge, a za nim Wayne Rooney, legendarny Wayne Rooney z legendarnego Manchester United. No, moim zdaniem Polska zagrała dobry mecz. Może nie zagrała najlepszego, ale na pewno nie zagrała najgorszego. Moim zdaniem zagrała dobry. A pierwsza połowa była w wykonaniu Polaków bardzo dobra. Moim zdaniem Polacy byli lepsi od Anglików w pierwszej połowie, o wiele lepsi. Co może się wydawać dla innych kontrowersyjne, a nawet może bulwersyjne, jak ja tak mogę mówić, przecież przegraliśmy 2-0, ale moim zdaniem byliśmy o wiele lepsi. My zasługiwaliśmy na ten jeden gol w pierwszej połowie. I tutaj mamy przykładowo Lewandowski, który nie tylko ofensywna akcja, ale również w defensywie najpierw odebrał i od razu zaczął akcję ofensywną, podanie do Błaszczykowskiego, no wiadomo, muszą się chłopaki rozgrzać, to jest 7 minuta dopiero. Tutaj ładna obrona Jędrzejczyka, wybicie piłki na aut. Dalej, tutaj jest, to jest bodajże chyba do Baines'a, no i podanie, i ładnie Grzegorz Krychowiak wybija na Jędrzejczyk, przepraszam bardzo, znowu Jędrzejczyk, znowu Jędza popisuje się ładnym interwencją. Tutaj Szczęsny od razu piłkę na kontratrak do Lewandowskiego. Lewandowski od razu biegiem przez całe boisko. Nikt nie może go zatrzymać. Nikt nie może mu zabrać piłki. No i strzał. No, strzał może nie taki aż bardzo dobry, ale miał przed sobą dwóch obrońców. No i pamiętajmy, że przebiegł przez całe boisko. Następna akcja Anglików. Aha, no i strzał, piękna parada Szczęsnego. Jak już dochodzą do akcji ofensywnych Anglicy, to Szczęsny się popisuje. No i znów ofensywa Polaków, Sobota do Mierzejewskiego, Mierzejewski do Lewandowskiego. Lewandowski strzał zablokowany, ale ładnie, ładnie. I zobaczmy, która to minuta, to jest 11 minuta. A Polacy cały czas w ataku. Czyli jak powiedziałem, pierwsza połowa w wykonaniu Polaków mi osobiście się naprawdę podobała. Tutaj Błaszczykowski, ładny dribbling. Nie poznałem go po numerze, ale po jego stylu dryblowania. Wiadomo, Błaszczykowski nas, polski Cristiano Ronaldo. Tutaj Sobota strzał. 13 minuta, nadal Polacy w ofensywie. Townsend, dośrodkowanie. A i tutaj ładna interwencja Glika na corner. Naszego środkowego obrońcy z Torino, kapitana tej drużyny. Tutaj będzie akt rozpaczy. Tutaj ładnie byłeś do Błaszczykowskiego, Wojtkowiak, no i Smalling sfaulował naszego zawodnika, lewego obrońcę.
widać po twarzy, niezachwycony, może nie tym, że sfaulował, ale tym, co się dzieje. 18 minuta, Polacy grają, to oni tak powinni grać, grają u siebie. Tu nawet chyba Wojtkowak mu siatkę zarzucił. No i fauluje, akt desperacji. No ale zobaczmy teraz, co teraz zrobił Wojtkowak, to jest kilka minut później. Wraca na swoją pozycję, proszę bardzo, Krzysztof zatrzymał Tausena, zamknął go. Tausen nawet nie wrzucił piłkę na pole karne. Była ta interwencja, tutaj mamy... Aha, i tutaj myślę, że to była najlepsza akcja w wykonaniu Polaków. Mierzejewski biegnie, podaje do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski przepuszcza do Lewandowskiego, no i Lewandowski trafia, ale nawet Messi niekiedy nie trafia, największym się zdarza, więc nie ma co się bulwersować. Tutaj ładny wybicie Glika na aut. Roy Hodgson niezachwycony, 23 minuta, Anglicy nie dominują, to oni tak powinni grać, jak już powiedziałem. Roy Hodgson to widzi, coś tam chyba przeklina. No i tutaj mamy ładna interwencja znowu. Jak Anglicy dochodzą do piłki, do ofensywy, to Szczęsny interweniuje. Tutaj mamy ładnie chyba Krychowiak. Tak, Krychowiak ładnie. Roy Hodgson niezachwycony. Tutaj mamy Stevena Gerrarda. Corner, rzut wolny, to był chyba Lewandowski wybił na z pola karnego. No i dalej, co tutaj mamy? Aha, tutaj będzie, no i tu będzie Wayne Rooney, kółeczko, no i strzał, no i jak zawsze Szczęsny w pogotowiu, Roy Hodgson jeszcze bardziej wkurzony. Widzi, co się dzieje, 35 minuta, już prawie końcówka meczu, a Anglicy jeszcze nie dominują, to Polacy dominują, no i tutaj ładnie Wojtkowiak przedstopował, Glik zaopiekował się piłką, akcja zakończona Anglików. No i tutaj mamy, co tu mamy, tu mamy chyba Tausen, no i Glik zabiera, bodajże chyba to był Wayne Rooney. Tu mamy Welbecka. No i mamy tą nieszczęsną bramkę. No, Carrick do Bainesa, Baines do Rooney'a. No, nieszczęsna. Moim zdaniem Polacy powinni strzelić. To my powinniśmy prowadzić. Jeżeli minimum powinien być remis. Samo zachowanie Roya Hodgsona w tym momencie nie jest zachwycone. Widzi, że coś się dzieje, widzi, że może być bramka. No i tutaj mamy parę minut później. Waldemar Sobota niby ze spalonego i ma 1-1, ale bramka nieuznana. To było kilka minut później. No i to jest druga połowa. Tutaj Fornali postawił na bardziej ofensywną opcję. Zamienił Mariusza Lewandowskiego na Klicha i Klich już po pierwsze spotkanie z piłką i już strzał na bramkę. Akcja ofensywna. Tutaj mamy Szczęsnego w drugiej połowie. No, Szczęsny miał o wiele więcej pracy moim zdaniem. Polacy jakby przygasili, zabrakło im energii. No ale tym bardziej Lewandowskiemu, ale jak już powiedziałem, Lewandowski nie tylko w ofensywie, ale również w defensywie pomagał. Więc ja bym się mu nie dziwił, ale przynajmniej za to Szczęsny mógł się popisać interwencjami. Można powiedzieć u siebie w domu, w kraju, gdzie gra, i na pewno ten mecz oglądali wielu menedżerów z klubów Premier League i właścicieli. Tu mógł się powiem, proszę bardzo, parada za paradą. Szczęsny. No i chyba będzie znowu strzał prawo. No co tu powiedzieć? No, to badę, że był nawet stój strzelał. No i tutaj nieszczęsna bramka Stevena Gerrarda. No ale jak już powiedziałem, no Polacy naprawdę mogą z podniesioną głową, mogli z podniesioną głową wyjść z Wembley, mimo wyniku. Nawet Włosi, czy Hiszpanie, czy Portugalii, czy Niemcy by mogli wyjść z tego meczu z podniesioną głową przy takim wyniku, po takim meczu. No, następny film zrobię o Chorwacji na podstawie, na tematy i mistrzostw świata w Brazylii. No, to do usłyszenia.